resolution. Wydaje się mała uchwała, ma to też jakąś przyczynę. Powiem wam, że coraz bardziej jestem zaniepokojony, bo od ostatniego spotkania konwentu przewodniczących, które odbyło się, wydaje się, chyba na przełomie tego marca, gdzie podjęliśmy uchwałę o przeniesieniu środków i dostosowaniu proporcji 35 do 65, no nic się nie zmieniło. Wszystkie dzielnice czekają na uruchomienie środków. Wszystko, każdy zwala na każdego, czyli jednostki typu ZIKIT, Zarząd Infrastruktury Komunalnej, Zarząd Infrastruktury Sportowej twierdzą, że zaopiniowali projekty, że projekty są u skarbnika. Powiem wam, że mam bardzo złe przeczucie. On był złym prorokiem, że w końcu się skończy na tym, że nagle środki zostaną zablokowane zupełnie przez skarbnika. Sami przewodniczący nie wiedzą, co z tym zrobić. Sam fakt, że spotkanie miało odbyć się już w kwietniu u nas, w naszej dzielnicy, czyli spotkanie przewodniczących i rozmawianie na ten temat. Do tej pory tego spotkania nie ma. Mało tego, jest ono planowane na lipiec. Tak ogromne zamieszanie może wpłynąć bardzo niekorzystnie na sytuację remontową w naszych dzielnicach. Idą tylko z tego, co wiem, zostało z tego zrobione. Jeden remont został uruchomiony, gdzie mieliśmy na to środki zarezerwowane w środkach remontowych, to jest na ulicy Kusznickiej i wiem, że tam prace trwają. Łącznie z parkiem sprawa jest wstrzymana, ze skateparkiem. Nie wiem, będziemy jeszcze może próbować interweniować w radnych miejscach, aby poruszyli to na najbliższej sesji. Proszę Państwa.